Polonieks ukarany przez Sek. Bitbay wraca ze swoim kantorem. Bitcoin rośnie, alty są zielone i wraca dobry, pozytywny sentyment na rynek. Nowe partnerstwo kryptoekipy. O tym wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć! Z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale w kolejnej pobudce z kryptoekipą. Dzisiaj mamy wtorek, 10 sierpnia, a my lecimy z tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, zapraszam Cię do tego, żebyś zostawił subskrypcję, żebyś dał dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. No i oczywiście, jeżeli te wideo będzie wartościowe, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Przypominam, że wszystko co mówię, to nie jest. Porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem doradcą finansowym, także jeżeli szukasz porad inwestycyjnych, jeżeli szukasz doradców, no to tutaj na moim kanale tego nie znajdziesz. Oczywiście, słuchajcie, startujemy od dużej. Wiadomości dla całego ekosystemu Kryptoekipy, a więc nowe partnerstwo. Projekt GEM, tak naprawdę, który wprowadziliśmy jakiś czas temu na Polskę, gdzieś tam znaleźliśmy ten projekt i zaczęliśmy go mocno wspierać. Wczoraj udało się dograć oficjalne partnerstwo, a więc witamy Real Fever oficjalnie w gronie partnerów Kryptoekipy. Dzięki temu, oczywiście, będziemy mieli nagrody specjalnie dla Was, będziemy mieli paczki NFT, będziemy mieli tokeny, będziemy mogli tutaj pozyskiwać nagrody. Na nasze konkursy. Także to wszystko jest dla Was. Również te partnerstwa są po to, żebyśmy mogli jako Kryptoekipa wynagradzać naszą społeczność. Oczywiście będziemy prowadzić polską grupę Real Fever ona już ruszyła, link macie na naszej stronie internetowej, także jeżeli interesujecie się tym projektem to Was serdecznie, serdecznie zapraszam. Na naszych grupach na Telegramie, do których warto dołączyć bo tam gromadzi się cała nasza społeczność dodaliśmy wyniki konkursów z Binance'em oraz konkursów za dzisiaj jeszcze wleci post aktualizacyjny na stronie także gratuluję wszystkim zwycięzcom sprawdźcie czy wygraliście czapkę czy koszulkę, plecak, czy być może że właśnie kryptowalutę, Chilis. No i przypominam, wszystkie nasze grupy są tutaj w tym okienku na naszej stronie. Również grupa Real Fever została już tutaj dodana. Także jak najbardziej wszystkich serdecznie. Zapraszamy. Dzisiaj wleciały również MFT Newsy od Daniela i wczoraj wleciał filmik od Piotra z aktualizacją do akcji Infinity. Jeżeli interesujecie się gamingiem, również serdecznie, serdecznie zapraszam. Dzisiaj słuchajcie. Wystartowałem z takim tweetem, że Bitcoin jest ponad 55 tysięcy dolarów. Oczywiście był to tweet clickbaitowy, taki chciałem zobaczyć, jakie będą wasze reakcje. Jedni się śmiali, inni powiedzieli, że nie straszył, że są w szoku, bo jeszcze nie dokupili. Natomiast słuchajcie, z tego co widzę po grupach i z tego co widać na social mediach, absolutnie wrócił dobry, pozytywny sentyment na rynku. Również te wzrosty na Bitcoinie, na altcoinach powodują to, że ludzie są bardziej aktywni. Tak oczywiście być nie powinno. Dlatego, że tak naprawdę powinniśmy być skupieni na rynku cały czas, jeżeli chcemy nauczyć się na nim zarabiać i tak naprawdę wykorzystywać właśnie spadki do tego, żeby budować swój portfel. Natomiast oczywiście powrót dobrych wzrostów, powrót dobrego sentymentu jest potrzebny, jeżeli mamy iść w drugą odsłonę właśnie hossy, a potem w drugą odsłonę alt sezonu. Oczywiście ruszyły nasze ligi fantazji, a więc jeżeli y, gdzieś tam interesujecie się ligą fantazy, są ligi kryptoekipy. Zaczęliśmy od ligi angielskiej, dzisiaj chłopaki odpalili z tego co wiem włoską, hiszpańską i chyba Bundesligę. Także jeżeli lubicie grać, jeżeli chcecie to zapraszam. Będą nagrody nie tylko od Real Fever, a więc nie tylko te nagrody z puli ogólnej, ale również nagrody od nas, czyli od kryptoekipy. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście sprawdzamy sobie, słuchajcie, ceny, jak to wygląda na CoinGecko. Bitcoin 46 tysięcy dolarów, a więc niedużo brakuje do tych 55. Oczywiście zobaczymy, jak to wszystko tutaj się rozegra. Natomiast Bitcoin jest na wzroście, dominacja Bitcoina około 45% tu się nie zmienia. Altcoiny również odżywają. Zobaczmy sobie, które porodziły sobie najlepiej. RavenCoin 32%, Harmony, Voyager Token, Avenlash One Inch. Ale ciągle gdzieś tam są do wyceny dużo poniżej ATH. Natomiast wiele projektów, wiele małych projektów, wiele gemów, które kupiliśmy w ostatnim czasie dało bardzo, bardzo dobre wyniki. Także tutaj zobaczymy, w którym kierunku pójdzie rynek. Moje zdanie znacie. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, chcesz wzrostu, szykuj się na spadki. Ja na te spadki się cały czas szykuję, ale również mając dużo altcoinów, jestem gotowy na wzrosty. Przy tych wzrostach znowu dzisiaj zrealizowałem swoje zyski z wszystkich pozycji. Które dokupowałem na dołku, sprzedałem trochę bitcoina, sprzedałem trochę Ethereum. Oczywiście nie z tej głównej puli, nie z głównego portfela, ale są to pozycje, które dokupowałem za moje stablecoiny właśnie na dołku. I teraz znowu, mając dużą ilość stablecoinów, obserwuję. Pamiętajcie, że czasami jest taka sytuacja, że nie warto wykonywać ważnych ruchów. Czasami warto gdzieś tam poprzeczekać pewne rzeczy, i wtedy oczywiście jest możliwość dobrej reakcji. Natomiast. Pilnujcie swojego portfela, obserwujcie, bo myślę, że będzie po wakacjach wrzesień, październik, listopad, grudzień, do końca roku to będą mega ciekawe czasy. Oczywiście z naszych projektów kilka bardzo fajnie urosło. Oczywiście Real Fever. Pytaliście mnie, jaką mam tutaj strategię. Tutaj musicie zdecydować. Jeżeli jesteście osobą, która chce, Grać tutaj, chcę kupować paczki, chcę potem korzystać z tego ekosystemu, no to przeznaczycie swoje tokeny, tak jak ja w połowie przynajmniej na zakup paczek. Ja tak zrobię. Jeżeli jesteście w projekcie spekulacyjnie, chcecie tylko zrobić na wzroście ceny, być może dobrym czasem jest wyjście przed samym wydaniem paczek, bo być może będzie tak, że jak ludzie się obkupią, kupią te paczki, będzie sam zjazd na tokenie. Ja oczywiście swoje tokeny mam podzielone, część trzymam długoterminowo, będę patrzył, jak rozwija się ten ekosystem. Na razie. Mam bardzo dobry kontakt z Teamem, zobaczymy, czy będą gdzieś tam realizować to, co sobie założyli. Za połowę swoich Fivrów kupuję paczki. Zobaczymy, czy będzie to dobre. Oczywiście daleka droga do tego, żeby jeszcze zaimplementować to do całego ekosystemu Real Fever, ale tutaj jestem jak najbardziej zadowolony. Pro, projekt Mist. O który, słuchajcie, pytaliście, oczywiście ja tutaj zrealizowałem swoje zyski i zrealizowałem je w 100%, a więc nie zostawiłem sobie ani jednego tokena. Pytaliście również dlaczego? Dlatego, że mam dużo projektów w portfelu i nie wszystkie pozycje trzymam długoterminowo. Jedne zostawiam im mnie. Tutaj bardzo fajny zysk udało się zrobić, bardzo dobrze udało się sprzedać i za to dokupiłem sobie właśnie Real Fever. Natomiast, jeżeli będzie tutaj jeszcze ostrzejszy zjazd, jeżeli będzie spadek, to standardowo odkupię sobie te 10-15%, i to sobie zostawię w projekcie, dlatego że gdzieś tam wydarzenia zaplanowane są na październik czy na koniec roku i być może będziemy mieli tutaj duży wystrzał na cenie. Jeżeli chodzi o inne nasze pozycje, zobaczmy co się dzieje, a więc Milk. A więc MLT, token Milk, mamy tu możliwość stajkowania na Ferum Network, o tym, o, o tym jeszcze powiem. Również pytaliście, cena jest ciągle poniżej ceny z Private Sale, a więc to oznacza, że jest to cena jak najbardziej dobra. W tej cenie tego tokenu nie mieliśmy. Zobaczymy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Ja jestem dość mocno tutaj, tutaj załadowany. Ostatnio mamy również, również jakieś tam wybicie, także jest ok. Kolejny nasz GEM, a więc projekt Safu. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Safu Yield również gdzieś tam ta cena jest tania. Cały czas trzymam na Metamasku dużo, dużo informacji. Projekt, który również promuje CEO Yield. Upa, a, więc, a więc zobaczymy. Natomiast pamiętajcie, to jest GEM. Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie. Natomiast cena jest śmiesznie niska. Jest to jedna z pozycji, którą myślę, że zostawię sobie na dłużej. Zobaczmy również, co dzieje się w Blockswapie. O to również słuchajcie, pytaliście. A więc Blockswap. CBSN. Przypominam, że tutaj jako kryptoekipa mamy zakupione blok słapy. wiele osób dołączyło do tej naszej wspólnej puli. No i słuchajcie, nie dostaliśmy się na aukcję, a więc cały czas czekamy. Mamy informację, że będą kolejne aukcje. Moim tutaj zadaniem jest oczywiście dostać, kupić szyby i dostać się do stakehouse'u po to, żeby przez 5 miesięcy mnożyć moje tokeny. Również cena jest słuchajcie na minusie 87% poniżej ATH. Natomiast myślę, że jeżeli uda dostać się do Steakhousów i projekt rzeczywiście będzie realizował tutaj swoją wizję, no to poprzez te API, poprzez te mnożenie, potem prze, poprzez przejście na mainnet uda nam się tutaj wyjść na dobry plus ciągle początek. Pamiętajcie, do gemów trzeba mieć po prostu cierpliwość. Również inne nasze pozycje radzą sobie całkiem nieźle. czyli oczywiście wczoraj na fajnym wzroście, dzisiaj znowu delikatnie słuchajcie delikatnie do góry a więc mamy cenę 0,33 jeżeli chodzi o Kro, również tutaj fajny zwrot. No, to jest słuchajcie, mój taki czarny koń. Tak jak wiecie, ja cały czas uzupełniałem swoje Kro. Oczywiście pierwsze Kro kupowałem dawno temu, ale tutaj mam mega pasywkę, dlatego że ponad 50 tysięcy Kro jest na stakingu i ponad 60 tysięcy Kro obecnie mam gdzieś tam, z których korzystam do różnych akcji. Także tutaj każdy wzrost na krypto.com daje mi bardzo dobre wyniki. Ta dniówka również u mnie jest solidna, to jest około 14 Kro. 14 więc około dwóch dolarów dziennie także bardzo, bardzo dobrze, że to wszystko zaczyna tak wyglądać jeżeli chodzi o projekty, które stake'ujecie Warto warto poczekać na to, aż projekt wejdzie gdzieś tam na ATH. Warto poczekać, aż projekt pójdzie gdzieś tam na wysokie wyniki i wtedy sprzedać swój urobek. Ja tak robię systematycznie od kilku lat i u mnie działa to naprawdę, naprawdę dobrze. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o altcoiny. Wczoraj była jeszcze fajna informacja, bo tutaj na tym wyszukiwaniu, a więc w tych projektach, które są najbardziej popularne, mieliśmy token PSG, który bardzo mocno wybił. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego ostatniego filmu o Chilis i Society, gdzie omawiam te nowe rzeczy, warto się z tym zapoznać. I jeszcze raz powiem, cały czas uważam, że game changerem dla projektu Chilis i Socios będzie otwarcie Stanów Zjednoczonych i Indii. W momencie kiedy ci ludzie, mieszkańcy właśnie tych terenów będą mogli kupować fantokeny, to może być naprawdę gruba informacja, wiele milionów użytkowników i jeżeli oczywiście będzie ten czas, że będzie na rynku pozytywny sentyment, będziemy w tej powiedzmy hoście, no to może być naprawdę, naprawdę dobrze. Tak jak widzicie, mówiłem o tym też wczoraj, Nie dużo trzeba, żeby gdzieś tam ludzie wpadli w mega chciwość, wystarczy taki wzrost na Bitcoinie, jaki obecnie mamy i już zobaczcie, praktycznie przechodzimy na ekstremalną chciwość. Ja tak jak mówię, ciągle nie jestem pewien w którym miejscu pójdzie rynek, oczywiście obserwuję wiele wskaźników, obserwuję różne analizy, natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o mojego Tetera, o moje te pozycje dokupowane na spadkach to bardziej sprzedaje niż kupuje. Tak to u mnie wygląda. Jak jest pozytywny sentyment, to sprzedaje, jak jest bieda, jak jest grus, jak jest popiół, to staram się kupować. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście jesteśmy na Twitterze, plan B i model również stock to flow. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten wykres, pokazywaliśmy go wielokrotnie, a więc porównanie tutaj wykresu 2012, 2016, 2020. No i tutaj tak jak plan B, słuchajcie, zauważył, jesteśmy na poziomie obecnie 46 tysięcy jesteśmy 16 miesięcy po halwingu a więc to jest ta czerwona linia no i Plan B napisał, że czeka tutaj na tą drugą nogę tego bull marketu tak było wcześniej w poprzednich hostach i gdzieś tam uważa, że możemy pójść absolutnie po nowe ATH, że wygląda to bardzo podobnie jak w roku 2013 zobaczymy, ja uważam, że trzeba być gotowy na każdy scenariusz i uważam że jeżeli jesteś świadomy na tym rynku to uzupełniasz swoje pozycje systematycznie, dlatego ważne również, żeby przyzwyczaić się, jeszcze raz powtarzam, przyzwyczaić swoją głowę do realizacji zysków, żeby być gotowy na każdy scenariusz, przy dużych spadkach, przy się mieć stablecoiny, żeby móc reagować, dokupować Bitcoina, Ethereum systematycznie, a przy wzrostach móc realizować większe zyski. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy sobie dalej, oczywiście Glaus Note słuchajcie, duże wypływy Bitcoina, dużo większe niż wpływy, jeżeli chodzi o Ethereum, podobnie, no jeżeli chodzi o Tethera, również więcej Tethera wypłynęło. Mamy, słuchajcie, raport od Tethera, a więc tak jak niektórzy mówią, najbardziej kontrowersyjnego stablecoina. No i słuchajcie, natomiast jest to dobrze, że ten raport jest, o tak powiem, dobrze, że ten raport jest. E, uważają, że mają 100% pokrycia, natomiast jest to ich raport niecertyfikowany. Ja go wrzucę oczywiście na nasze grupy e, po to, żeby gdzieś tam e, się z tym e, zapoznać. Natomiast wiele jeszcze jest tutaj do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o Tetera, dlatego ja dla bezpieczeństwa większość swoich środków przeniosłem do USDC, ale również te. Teraz spekulacyjnie ileś tam mam, natomiast cały czas tutaj obserwuję, jak to wszystko się rozegra. Wieloryby nie wykazują chęci sprzedaży swoich bitcoinów, donosi The Sentiment. Oczywiście w portfelach dużych inwestorów znajduje się obecnie rekordowy procent podaży. A więc, tak jak widzicie, duzi gracze, którzy mają od 100 do 10 tysięcy bitcoinów, mimo tych wzrostów i mimo tego, że pokazywaliśmy to wielokrotnie, dokupowali bitcoina na spadkach, to było widać na tych poziomach 29-30 tysięcy dolarów, ciągle bitcoin. Nie sprzedają. Posiadają dużą ilość bitcoina i gdzieś tam na razie wygląda to tak, że po prostu bitcoina hodlują. Więcej poczytacie oczywiście na kompariku. Bitbay, kantor giełdy kryptowalut, powraca z bardziej konkurencyjnymi kursami walut. Pytaliście mnie o moje stanowisko, jeżeli chodzi o Bitbaya. Dla mnie, Bitbay przede wszystkim jest to dobra bramka do fiatów i takiej gdzieś tam używałem. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy giełda została sprzedana. I tak naprawdę, dla mnie, jako osoby, która korzysta z różnych innych giełd, być może lepszych, być może bardziej konkurencyjnych, jest po prostu za mało informacji. Sylwester sprzedał gdzieś tam. Przepadł, tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest. Oczywiście, z racji tego, że pewnie jest jakaś tam tajemnica handlowa, jest to absolutnie normalne, nie może się wypowiadać. Natomiast dla mnie jest za mało informacji, kto jest właścicielem giełdy, jak będzie obecnie wyglądało zarządzanie użytkownikami, jak będą wyglądały procedury KYC, procedury wypłat. Tego wszystkiego nie wiemy. Natomiast sam kantor ruszył, a więc można tutaj wchodzić. Prowizje są zerowe. Być może, jeżeli chcecie wejść do ry do ry na rynek krypto, właśnie z światami, być może Bitbay jest dobrą opcją. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, Poloniex ukaramy 10 milionami dolarów grzywny przez SEC za prowadzenie niezarejestrowanej giełdy kryptowalut. SEC oskarża Poloniex o prowadzenie niezarejestrowanej giełdy aktywów cykrowych pomiędzy grzywnami i płatnościami z tytułu odszkodowania muszą zapłacić w sumie 10 milionów dolarów. Również w Kanadzie toczy się dochodzenie, no słuchajcie, zobaczymy jak to się rozegra, oczywiście Poloniec jakiś czas temu został kupiony przez właściciela Trona, a więc przez słoneczną Justynę, przez Justina Sama. Jest tutaj kara. Natomiast to jest też to, co mówiłem wczoraj. Giełdy będą gdzieś tam iść w kierunku tych regulacji i widać, że nawet jeżeli sek gdzieś tam się dobiera do, do dupy pewnym podmiotom, no to są to na razie grzywny, grzywnej kary, nie ma tutaj gdzieś tam większych obostrzeń. Zobaczymy czy tu będzie jakieś odwołanie, zobaczymy jak to tutaj się oczywiście rozegra. Oczywiście wczoraj dużo mówiłem się o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, o y, tych zmianach podatkowych, które są niejasne, nie mamy ciągle jasnej odpowiedzi. International Revenue Service w Stanach Zjednoczonych bawi się znowu z Amerykanami w dobrego i złego y, policjanta. Niejednoznaczne projekty y, ustaw. Podatkowych zaproponowane przez senatorów spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony społeczności kryptowalutowej. Jeśli wejdą w życie dwa najnowsze projekty podatkowe dotyczące kryptowalut, mogą zwolnić niektóre kategorie kryptowalut z płacenia podatków, mimo to większość z nich będzie podlegać nowym rodzajom podatków. Podatki są pewne, będą. Zawsze z nami różne w różnych krajach, tak jak mówiłem. Natomiast słuchajcie, zobaczymy, jak to się rozegra. W Stanach Zjednoczonych oczywiście obserwujemy bardzo mocno to, co tam się dzieje. Patrzymy również na SEK, patrzymy na Tethera, także zobaczymy. Na razie w Semacie gdzieś tam nie ma na to zgody. Zobaczymy, jak potoczy się ta sprawa dalej. Lecimy sobie dalej. Izraelska Agencja Wywiadowcza, a więc Mossad poszukuje eksperta do spraw kryptowalut. Słuchajcie, bardzo duża informacja. Jeden z największych wywiadowców, na świecie szuka speców od krypto, ciekawo po co, ciekawo, ciekawo. na co. Natomiast słuchajcie, takie są fakty. Yy, powodem może być rzekomo możliwość wykorzystania kryptowalut do anonimowych płatności dla agentów lub zakupu sprzętów. Oczywiście jest to dobre wykorzystanie yy, gdzieś tam kryptowalut. Zobaczcie, że agenci tak naprawdę yy, poprzez pracę, którą wykonują, poprzez niebezpieczne zadania, które wykonują na całym świecie, muszą pozostać anonimowi, i również te płatności yy, dobrze, gdyby były anonimowe, a więc tak jak widzicie jest to różnie. Z jednej strony starają się walczyć z anonimowością, chcą zrobić z nas takich niewolników, z drugiej strony, z drugiej strony dla agentów jak najbardziej anonimowość jest dobra. Czym osad będzie korzystał z BPC? Ciekawy artykuł. Zapoznajcie się, dajcie znać w ogóle co o tym myślicie. Lecimy sobie dalej. Tether emituje 1 miliard dolarów w sieci Tron. A więc tutaj w końcu jest ta informacja, że również Tether wyemitował swoje Tethery na Tronie, oznacza to, że Tron Network posiada najwięcej USDT, 53,5 miliona procent z 62,8 miliarda w obiegu. Tak jak wiecie, Tether jest na różnych łańcuchach, jest na Tronie, jest na Ethereum, jest na BSC, jest na, na kilku innych sieciach, ale tak jak widać również na Tronie duże, duże tutaj mamy emisje. Lecimy sobie dalej szybko do naszych projektów. Słuchajcie, oczywiście Real Fever tutaj rusza 12 sprzedaż paczek. Wczoraj było, słuchajcie, ams Dzisiaj wypunktowałem sobie wczoraj najważniejsze rzeczy. Dzisiaj postaram się nagrać Wam aktualizację, jak i kiedy, po co te paczki. Również informacje od właściciela, w którym kierunku, słuchajcie, może pójść tutaj projekt. Także dzisiaj postaram się o 18, żeby ten filmik wleciał. Jeżeli się interesujecie gamingiem, interesujecie się MFT, natomiast dużo ciekawych informacji. Słuchajcie, wczoraj padło fajne takie pytanie, że CEO został zapytany, że wiele projektów podpisuje umowy z piłkarzami, między innymi z Messi. Im. CEO oczywiście Real Fever pogratulował, natomiast powiedział właściwie po co to robią. I słuchajcie, ja mam absolutnie takie samo zdanie. Kiedy patrzę na projekty, które podpisują umowy z pojedynczymi piłkarzami, takim jak Messi, takim jak Gianluigi Buffon i wiem, że nie ma tutaj żadnej użyteczności plus kolekcjonowania no to tutaj takie podejście do MFT nie uważam, że nie jest ok. Natomiast tutaj mamy projekt, który chce zaimplementować MFT, zaimplementować pewne rzeczy do gamingu, tak? Będzie to jej wykorzystanie. Ludzie będą mogli grać na siebie, będą mogli boostować swoje drużyny. Widzę tu niesamowity potencjał, ale oczywiście jest jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić, czy to odpali. Jest to game, jest to projekt, który wszedł na samym początku i zobaczymy, jak to się tutaj rozegra. Oczywiście słuchajcie, KryptoCom. Mamy tu nowe możliwości pożyczkowe, nowe możliwości zabezpieczeń, jeżeli korzystacie z pożyczek na krypto, no to tutaj bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o krypto.com. No i słuchajcie, ostatni dzień superchargera na bitcoinie, potem zatwierdzamy, poznajemy wyniki, od razu ja przerzucam sobie na Bossoma i oczywiście część wrzucam swoich krok, które zarobię na staking. Zobaczymy ile bitcoina tu uda się dostać, zobaczymy jak to będzie wyglądać, oczywiście wyniki Wam przedstawię lecimy sobie słuchajcie dalej, wczoraj tweet od Aleksandra Dreyfusa a więc od właściciela Chilis i Socios na temat rynku fan tokenów, słuchajcie bardzo duże obroty tradingowe jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny widać, że te zainteresowanie tym ekosystemem bardzo mocno rośnie, również to co wczoraj pokazałem a więc na Coingecko PS, że znalazło się właśnie w tej piątce najbardziej wyszukiwanych kryptowalut więc naprawdę duża informacja, cały czas uważam jesteśmy na początku, to jest ciągle małe raczkujące. Dziecko i ten ekosystem ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Lecimy sobie dalej. Na coin98 jest raport DeFiowy tygodniowy. Jeszcze nie czytałem, ale warto sobie zapewne to przejrzeć. Zawsze dają ciekawe informacje na temat DeFiowych projektów, które gdzieś tam się odpalają. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o Milk, ruszył staking na ferum Network. Także możecie to wrzucać, można wrzucać to w pule Oczywiście wszystko robimy za pomocą ferum przy pomocy właśnie portfela, przy pomocy również wersji webowej. Możecie wrzucić sobie same tokeny MLT. Oprocentowanie 50%, okres zamknięcia 60 dni. Jeżeli wierzycie w ten projekt, cena jest obecnie tak jak pokazywałem nisko, być może warto to zrobić. Więcej oczywiście poczytacie sobie na medium. Na dzisiaj to by było na tyle. Siadam do tłumaczenia wywiadu właśnie z CEO Real Fever. Przygotowuję również wam film o kryptokom, o kartach, aktualizację również do Celsiusa. Szykuję wam pokazanie polskiego projektu AdShares, a więc jak to wygląda. Projekt bardzo techniczny, bardzo niedoceniany na polskim rynku. Pokażę Wam, jak założyć projekt, pokażemy Wam również aktualizację, po co to wszystko jest, cały ten rynek reklamy, na którym działa właśnie AdShops. Zostaw łapę w górę, zostaw subskrypcję, pomóż mi promować kanał. Lecimy bardzo mocno po 17 tysięcy subskrybentów. Kłaniam się Wam niziutko. Dzięki za uwagę i koniecznie sprawdźcie nasze grupy, czy wygraliście nagrody z dwóch ostatnich konkursów. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.